Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam Państwa w sobotnie popołudnie i zapraszam na informacyjny. Liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 452, w tym 5 osób zmarło. Władze cały czas apelują o odpowiedzialność wszystkich, ale szczególnie tych, którzy przebywają na kwarantannie. W ciągu doby w naszym państwie wykonywanych jest 4000 testów na koronawirusa. Z powodu zakażenia COVID-19 ewakuowano szpital w Nowym Mieście nad Pilicą. Zakażenie potwierdzono u personelu i kolejnych pacjentów placówki. Część pacjentów była transportowana do szpitala MSWiA w Warszawie. Ci, którzy nie wymagali leczenia szpitalnego, zostali przewiezieni do domu. W ewakuacji pomagali żołnierze WOT. Teraz do lecznicy ma wejść firma, która przeprowadzi dezynfekcję pomieszczeń. Mają być tam oddelegowani lekarze i pielęgniarki z innych placówek. Od rana spływają kolejne wyniki testów, które potwierdzają, że jest coraz więcej zarażonych osób ze szpitala w Nowym Mieście, a także w Grójcu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że źródłem zarażenia mogła być pacjentka, która była leczona na zapalenie płuc na oddziale wewnętrznym szpitala w Nowym Mieście. Policja i władze państwa apelują o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i kwarantanny. Najlepiej zostać w domu i do minimum ograniczyć spotkania z innymi ludźmi. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi kara do 30 tysięcy złotych. Sąd aresztował na 3 miesiące 54-latka, który uciekł ze szpitala zakaźnego w Zgierzu, gdzie przebywał z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia. Policjanci podkreślają, że zarówno z odebranych sygnałów, jak i z własnych obserwacji wynika, że młodzi ludzie coraz częściej organizują spotkania w plenerze, a to może przynieść negatywne skutki w walce z koronawirusem. Wybory prezydenckie powinny odbyć się 10 maja, podkreśla prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński liczy, że parlament szybko przyjmie tarczę antykryzysową, która ma zniwelować negatywne skutki gospodarcze epidemii koronawirusa. Na razie nie ma przesłanek konstytucyjnych, aby przełożyć wybory prezydenckie, podkreśla prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W tej chwili nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby wprowadzić stan klęski żywiołowej, czyli ten, można powiedzieć, najsłabszy ze stanów nadzwyczajnych, a tylko wtedy wybory mogą być odłożone. Sytuacja może się jednak zmienić i polskie władze mogą wprowadzić stan klęski żywiołowej, przyznał Jarosław Kaczyński. My czynimy wszystko, naprawdę z bardzo dobrą, zdyscyplinowaną postawą ogromnej większości społeczeństwa w tym kierunku, żeby stan był pod kontrolą. Ja nie mówię, że w tej chwili jest jakaś perspektywa bardzo szybkiej poprawy. Jarosław Kaczyński zapewnia, że nie zabraknie środków na programy społeczne. Deklarował, że PiS nie pozostawi bez wsparcia przedsiębiorców w tym trudnym czasie. Można sądzić, że przy dobrej polityce gospodarczej, ja mam naprawdę pod tym względem bardzo dobrą ekipę, no i oczywiście także przy okolicznościach, na które już nie mamy wpływu, ale które, daj Boże, będą sprzyjające, jesteśmy w stanie stosunkowo szybko stanąć na nogi, także wszyscy wyjdą obronną ręką i pracownicy i pracodawcy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że liczy, że Sejm szybko przyjmie projekt tak zwanej tarczy antykryzysowej. Te sygnały, które mamy w tej chwili, choćby z wczorajszego posiedzenia Prezydium Sejmu, są bardzo optymistyczne, bo porozumiano się co do sposobu przeprowadzenia głosowania. Nie widzę w tej chwili przesłanek, żeby sądzić, żeby opozycja się zdecydowała na to, żeby próbować doprowadzić do nieuchwalenia ustawy, która ma chronić polską gospodarkę. Jarosław Kaczyński odniósł się także do uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej. Ja sądzę, że do kościoła, jeżeli to nie stwarza niebezpieczeństwa, jeżeli się przestrzega tych wszystkich zasad, to można chodzić. Nie ma zakazu, biskupi nie mówią, nie chodźcie do kościoła, a biskupi mówią, że dajemy wam dyspensę. To przecież nie jest wezwanie do niechodzenia, tylko stwierdzenie, że można nie chodzić. Więc też chciałbym, żeby to było pamiętane. Wydaje mi się, że szczególnie niektórzy dziennikarze tego nie pamiętają. Caritas ruszył z kampanią Pomoc dla seniora. W obliczu epidemii koronawirusa to właśnie seniorzy wymagają największego wsparcia.
Seniorzy wymagają obecnie szczególnej troski i opieki, stąd specjalna kampania Caritasu Pomoc dla seniora. Zamierzamy przez okres najbliższych 3 miesięcy intensywnie wspierać seniorów. Pomoc będzie skupiała się na łączeniu wolontariuszy i potrzebujących seniorów. Koronawirus jest bowiem dla nich bardzo poważnym zagrożeniem. Przygotowywane są paczki żywnościowe, wolontariusze robią zakupy dla seniorów. Wspomagają ich w codziennych czynnościach, które musieli wykonywać poza domem. Dowożone są też posiłki. Poza pomocą żywnościową Caritas zapewni seniorom zaopatrzenie w środki higieniczne i ochronne, takie jak płyny do dezynfekcji, rękawiczki czy maseczki. Seniorzy mogą liczyć też na opiekę psychologiczną. Na start akcji Pomoc dla seniora Caritas uruchomił specjalne środki. Caritas Polska przekazuje 1 milion złotych na wsparcie działań podejmowanych przez pracowników i wolontariuszy Caritas diecezjalnych. Oni w tej chwili są na pierwszej linii frontu. Caritas liczy na solidarność Polaków. Pomóc można m.in. wysyłając SMS o treści senior na numer 72052. Świat sportu niemal całkowicie się zatrzymał. Ligi są zawieszone, piłkarskie mistrzostwa Europy odwołane. Rywalizacja zeszła na dalszy tor w obliczu globalnej walki z koronawirusem. Pod wielkim znakiem zapytania stoją także tegoroczne Igrzyska Olimpijskie. Choć organizatorzy zapewniają, że impreza się odbędzie. Ogień olimpijski płonie już w Japonii, to tam mają odbyć się Igrzyska Olimpijskie. Jak mówią Japończycy, Igrzyska zwycięstwa, nie tylko sportowego, ale zwycięstwa ludzkości nad globalną pandemią. Minęło 56 lat, odkąd ogień olimpijski gościł ostatni raz w Tokio. Ta pochodnia rozjaśni całą Japonię, będzie światłem nadziei. Choć Japończycy wierzą, że igrzyska, do których przygotowują się od lat, przebiegną zgodnie z planem, to ich organizacja stoi pod ogromnym znakiem zapytania. Chodzi m.in. o brak możliwości dokończenia kwalifikacji dla zawodników. Nie wiadomo, kiedy dokładnie sytuacja może się unormować. Igrzyska olimpijskie są tak wielkim przedsięwzięciem, choćby w kategoriach też logistycznych, że na pewno trudno będzie je przełożyć o miesiąc czy o dwa, tak żeby to było możliwe do zrealizowania. Jeśli już dojdzie do przełożenia, to wydaje mi się, że to będzie kwestia przyszłego roku albo 2022 roku, ale ja bym nie chciał spekulować. Mówi w rozmowie z redakcją informacyjną telewizji Trwam przewodniczący Światowej Organizacji Antydopingowej i były minister sportu Witold Bańka. Spekulacji nie ma także wśród zawodników. Są za to dalsze przygotowania, na tyle, na ile są możliwe. W domowych warunkach musi radzić sobie Adam Kszczot, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata i Europy. Cześć moi drodzy, tak wygląda na centrum dowodzenia. Tutaj mamy hipoksję, rower, jedna piłka lekarska, tu gdzieś druga piłka lekarska, tutaj jeszcze więcej gum. Żadna impreza główna nie jest jeszcze odwołana, igrzyska ciągle są utrzymywane w terminie, także trzeba się przygotowywać, ciężko trenować. Mimo że nie mogę biegać, to jak widzicie, trening alternatywny jest wykonywany i robota idzie pełną parą. Tak do igrzysk przygotowuje się reprezentantka Grecji w skoku o tyczce, Ekaterini Stefanidi. Na start w Igrzyskach Olimpijskich liczy 11-letnia Hend Zaza. Syryjska tenisistka stołowa ma być jedną z najmłodszych uczestniczek imprezy. Przed wyjazdem do Tokio muszę być znacznie lepiej przygotowana. Muszę trenować, brać udział w obozach, ponieważ te, które mamy w Syrii, nie są wystarczające. Dlatego muszę brać udział w obozach zewnętrznych. Sportowcy są jednak zgodni. Ponad rywalizacją powinien być zdrowy rozsądek, bo to właśnie słowo zdrowie jest dziś kluczowe. Jest to bardzo trudna sytuacja, nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich sportowców, którzy się przygotowują do igrzysk. Dla niektórych jest to po prostu impreza życia. Niektórzy po prostu są już w takim wieku, że mogą jak ja pożegnać się. Dla mnie jest to ostatnia impreza w moim życiu. Mam nadzieję, że MKOL i wszystkie komitety olimpijskie wezmą pod uwagę, że zdrowie jest najważniejsze. Zaznaczył medalista Igrzysk Olimpijskich w rzucie dyskiem Piotr Małachowski. O odroczenie igrzysk apelują amerykańscy pływacy, a także przewodniczący Słoweńskiego Komitetu Olimpijskiego. No teraz to wszystko. Na kolejne informacje dnia zapraszam o godzinie 18:05. Życzę Państwu dobrego popołudnia. Do zobaczenia.